Szczęść Boże w trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Często w moich komentarzach padają słowa Benedykta XVI, bo jego spostrzeżenie wynikające z treści Słowa Bożego, zaczerpnięte z mądrości ojców Kościoła, jego zamysł teologiczny przynoszą nowe wskazania dla życia. Dziś znów zacznę od słów papieża. W spotkaniu z Samarytanką przy studni pojawia się w sposób szczególny temat pragnienia Chrystusa, którego kulminacyjnym wyrazem jest zawołanie na krzyżu: pragnę. Pragnienie to, podobnie jak zmęczenie, ma z pewnością podłoże fizyczne. Jezus jednak, jak mówi dalej Augustyn, pragnął wiary tej kobiety, podobnie jak pragnie wiary nas wszystkich. W wielu parafiach, jak i w mojej, rozpoczynają się dziś rekolekcje. Zapewne nie usłyszymy nic nowego, bo przecież tematy poruszane są niezmienne. Treść słowa jest taka sama, ale zmienia się nasze nastawienie i doświadczenie oraz inny człowiek mówi słowo. Jednak pragnienie Chrystusa jest wciąż aktualne, byśmy o wiarę się starali, w niej wzrastali i o niej świadczyli. Ewangelia jest długa, pełna mało oczekiwanych wydarzeń, bo Jezus wraz z uczniami musieli przejść przez Samarię. Zapewne im to się nie uśmiechało z powodów kulturowych. Żydzi z Samarytanami pogardzali. Było południe, było gorąco. Zmęczenie dawało o sobie znać, bo był też głód. Jezus siada przy studni, żeby odpocząć. Chociaż to ciekawe, bo jeśli nie ma sympatii między tymi dwoma narodami, to czemu nie wybrał odosobnionego miejsca? Czyżby czekał na konfrontację? No to ona nadeszła. Zaczęło się od wyniosłego "daj mi pić", by przejść przez pyskówkę o tym, czyj naród jest ważniejszy, do punktu, którego się nie spodziewali uczniowie. Doszło do spotkania Jezusa z człowiekiem, który usłyszawszy prawdę o sobie od obcej osoby, zmienia nastawienie. Ta kobieta, która przyszła zaczerpnąć wody, nie myślała nawet, że odejdzie tak napełniona łaską. Te proste zdanie "daj mi pić" było zapalnikiem do następnych zdarzeń. Ono mówiło, że trzeba zaczerpnąć ze źródła, by zachować życie, ugasić pragnienie. Pragnienia są na różnym poziomie. Jak mówił papież Benedykt, pragnieniem Jezusa nie tylko było napełnienie się wodą, lecz pociągnięcie człowieka ku wierze. Pragnieniem kobiety wynikającej początkowo z niezrozumienia słów Chrystusa było to, by tu więcej nie chodzić i nie marnować czasu, ale też by nie spotykać się z ludźmi. Kobieta ta była obciążona swoją historią życia. Ona nie dawała jej spokoju, bo nie dawała jej szczęścia. Właśnie pragnienie szczęścia było kolejnym wydarzeniem. By nie musiała tu przychodzić w ukryciu, ze wstydem, ani z poczuciem winy, że żyje w grzechu. Grzech nie pozwala się cieszyć, bo trzyma nasze serce mocno skrępowane, byśmy usychali. Kobieta, która miała szczęście spotkać się z Panem Jezusem, jest to poniekąd każda grzesznica i każdy grzesznik. To zarazem cała ludzkość zagubiona w swoich grzechach i z tego powodu nieszczęśliwa. Mianowicie grzech odbiera człowiekowi zdolność do prawdziwej miłości. Grzech potrafi zniszczyć nawet tak głęboką bliskość między ludźmi, jaka jest między małżonkami. Jezus dlatego tak bardzo pragnie mnie i Ciebie, bo nas kocha. Tylko On jeden potrafi zaspokoić nasze pragnienia ostateczne. Gdybyś Ty umiała prosić, powiada do Samarytanki, to dałbym Ci wody żywej. Kto będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskującej ku życiu wiecznemu. Kościół te słowa odnosi do Chrztu Świętego, bo przez chrzest w naszych wnętrzach wytrysnęło źródło wody ku życiu wiecznemu. Gdy uświadamiamy sobie nasze słabości, może w nas się zrodzić wątpliwość, czy jest możliwa bliskość, więź z Bogiem. Tymczasem relacje z Jezusem wchodzimy zawsze z naszymi zranieniami, niedoskonałościami, grzechami. Nasze słabości i grzechy są częścią naszej więzi z Jezusem. One stają się wręcz konieczne, by prawdziwie doświadczyć potrzeby Jezusa w naszym życiu. Święty Jan od Krzyża twierdził, że na pierwszym miejscu spotykamy Boga właśnie w naszej grzeszności. Następnie w drugim człowieku, a na koniec w sobie samym. Lecz nasza grzeszność jest ostatnią rzeczą, którą chcemy powierzyć Bogu, bo uznajemy, że nie godzi się wpuszczać Boga w nasz bałagan. To do świętej Faustyny powiedział Jezus: oddaj mi nędzę swoją, bo ona jest wyłączną Twoją własnością. Zobaczmy, czy my często nie kierujemy się jakimiś ogólnikami, żeby nie dotknąć istoty problemu? Problemem Samarytanki było to, że nigdy nie kochała. Każdy mężczyzna w jej życiu nie wypełniał wewnętrznej pustki. W niej kryło się pragnienie miłości
lecz nie wiedziała, jak je zrealizować. Pragniemy akceptacji, ale jednocześnie stwarzamy otoczkę niezależnych i silnych osób, które niczego nie potrzebują. Wśród ludzi brylujemy, ale gdy jesteśmy sami, patrzymy z bezsilności. I pragnienie, które kazało czekać Jezusowi przy studni na kobietę, pokazuje nam, że dopóki nie spotkamy na swojej drodze Jezusa i autentycznie się przed Nim nie otworzymy, dalej będzie wychodzić jak zbite psy. Mimo naszego wewnętrznego nieładu, nieuporządkowania i ludzkich ograniczeń i wszelkiej maści, rozmawiajmy z Jezusem szczerze. Odkrywajmy w Nim źródło życia. Wpatrujmy się w Niego jak w studnię, którą jest nią On sam. I dokładnie wsłuchajmy się w słowa. Ten, którego pragniesz, ten, kogo szukasz, to ja, który z Tobą mówię. Szczęść Wam Boże.